Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj przede wszystkim o piłce ręcznej w wykonaniu kobiet. Zespół Młyny Stoicy w Koszalinie przygotowuje się do finału Pucharu Polski w Gnieźnie. A zanim do tego meczu dojdzie, najpierw prezentacja, którą Państwu oczywiście w tej chwili zaprezentujemy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym roku przerwa między rozgrywkami ligi była dość długa. Nie znaczy to, że dziewczyny w tym czasie wypoczywały. One ciężko pracowały, przygotowywały się do nowego sezonu PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Kobiet 2020-2021. Sezonu, który będzie na pewno bardzo trudny, no i na pewno będzie inny. Trudny ze względów sportowych, aspekt sportowy. Na pewno Państwo śledzicie na bieżąco i wyniki meczów sparingowych pokazują, że liga bardzo się wyrównała, nie ma słabych zespołów. No i trzeba będzie zostawić 100% zdrowia na boisku, żeby w każdym meczu zdobyć te 3 punkty. Inna ze względu na sytuację, która panuje. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy Państwu w stanie powiedzieć, czy mecze będą rozgrywane z publicznością, czy bez publiczności. Jeżeli z publicznością, to ile osób będzie mogło wejść na halę widowiskowo-sportową w Koszalinie? Ale myślę, że na te pytania najbliższe dni dadzą już odpowiedź. Natomiast z tego, czego jestem pewien i mogę Państwu zagwarantować, że dziewczyny w każdym meczu będą stawiały 100% zdrowia na boisku, serce i wola walki na pewno będzie po naszej stronie, dzięki czemu będziemy mogli się cieszyć z trzech każdych zdobytych punktów. Przez Was z tego miejsca chciałbym też bardzo gorąco podziękować przedsiębiorstwu zbożowo-młynarskiemu Młyny Stoisław, gminie miasto Koszalin, za to, oczywiście naszym wszystkim pozostałym sponsorom i partnerom, za to, że w tym ciężkim dla nas czasie pandemii byli z nami, pomagali nam, dzięki czemu mogliśmy normalnie funkcjonować. Przesła, ja już kończę, bo wiem, że Państwo czekacie na to, co najważniejsze, czyli na nasze zawodniczki. Natomiast też chciałbym z tego miejsca Państwa bardzo gorąco, serdecznie zaprosić do hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie na mecze w sezonie 2020-2021, a już też oczywiście do hali sportowej w Gnieźnie, a ewentualnie przed telewizorami 3 września, najbliższy czwartek, godzina 18 na finał Pucharu Polski. Dziękuję bardzo. Czas zaprezentować naszą drużynę. Przed nami Młyny Stoisław Koszalin, sezon 2020-2021 z numerem 55 na koszulce. Przed nami kapitan zespołu Adrianna Nowicka. Prawdziwa gladiatorka, najlepiej broniąca zawodniczka rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet. Pomimo młodego wieku, od kilku sezonów kapitan naszej drużyny. Powitajmy ją wielkimi brawami. Numer 55, Adrianna Nowicka. Czas teraz na kolejną zawodniczkę, a z numerem pierwszym, z numerem, który zobowiązuje, występować będzie Katarzyna Zimny. Nowa bramkarka naszej drużyny, ma 19 lat na swoim koncie. Między innymi występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. Powitajmy ją w Koszalinie, Katarzyna Zimny! Czas teraz na kolejną zawodniczkę, a z numerem drugim na koszulce. Dominika Grobelska! Skrzydłowa ze sporym stażem w PGNiG Superlidze Kobiet. Występowała m.in. w takich drużynach jak Kaper Jelenia Góra, czy też Starcie Elbląg. Od sezonu 2017-2018 zawodniczka naszej drużyny. Jeszcze raz wielkie brawa dla niej. Numer 2, Dominika Grobelska! Czas teraz na numer 5, a z numerem 5 na koszulce po raz kolejny, jakby mogło być inaczej, Gabriela Urbaniak. Zawodniczka, która ma już na swoim koncie jeden Puchar Polski. Gabrysia, czas na kolejny. Mamy nadzieję, że czas na kolejny Puchar Polski razem z drużyną Młyny Stoisław Koszalin. Jeszcze raz wielkie brawa dla niej. Numer 5, Gabriela Urbaniak. Szanowni Państwo, żeby nie było, z szósteczką na koszulce występować będzie Paula Mazurek, której niestety nie ma dzisiaj z nami, ale bez obaw ona w naszej drużynie dalej występuje. A teraz czas na numer 7, a z numerem 7 na koszulce występować będzie Anna Mączka!
Będzie to dla niej kolejny sezon w koszalińskiej drużynie w przeszłości. Między innymi zawodniczka KPR Jelenia Góra oraz KPR Pobierzyce. Jeszcze raz wielkie brawa dla niej. Numer 7, Anna Mączka. No i teraz czas na kolejną zawodniczkę z numerem 10 na koszulce. Barwa w kumenu Stanisław Koszalin występować będzie Julia Zagrajek. Młodzieżowa reprezentantka Polski, która ma niezwykle dużo do udowodnienia w minionym sezonie. Niestety ze względu na kontuzję pauzowała, ale państwo na pewno pamiętacie, weszła w jednym meczu, rzuciła rzut karny i trafiła, a więc wielkie brawa dla niej, dajmy jej trochę otuchy. Julia Zagrajek! I czas na kolejną zawodniczkę, czas na numer 11, a z 11 na koszulce występować będzie Gabriela Haricz. 19-letnia zawodniczka posiadająca znakomity rzut z drugiej linii. Również młodzieżowa reprezentantka Polski z numerem 11, a w tle Eye of the Tiger, Gabriela Haricz. No i czas na kolejną bramkarkę z numerem 12, Natalia Filończuk. Zapytana o to, dlaczego została bramkarką, stwierdziła, że grając w piłkę nożną z wujkiem, zawsze stawała na bramce. Kiedy przyszła na pierwszy trening piłki ręcznej, wiedziała, że jej miejsce jest między słupkami. Z numerem 12, Natalia Filończuk. Czas na kolejną zawodniczkę, czas na numer 17, a z 17 na plecach występować będzie Natalia Wolownik. Reprezentantka Ukrainy, dla której będzie to kolejny sezon w Koszalinie. Nie tylko przez nazwisko, koleżanki z drużyny nazywają ją Wojownik. Zawsze zostawia pot i krew na parkiecie. Z numerem 17 Natalia Wolownik. Czas na kolejną zawodniczkę, czas na numer 24, a z nim na plecach występować będzie Emilia Kowalik. Witamy w Koszalinie! Nowa twarz w młynach Stanisław Koszalin, prawoskrzydłowa, która ma na koncie młodzieżowych reprezentacjach Polski. To jest znane nazwisko w Koszalinie, a więc również zobowiązuje, a więc numer 24, Emilia Kowalik. Wielkie brawa! Czas na kolejną zawodniczkę, a z numerem 27 reprezentować barwy młynu Stanisław Koszalin będzie nie kto inny jak ona, Hanna Rycharska. Najbardziej doświadczona zawodniczka naszego zespołu, reprezentantka Polski, która gdy już otrzyma piłkę na kole, nie ma zmiłuj się, z numerem 27 Hanna Rycharska. I czas na kolejną zawodniczkę, czas na numer 57, a z numerem 57 na koszulce występować będzie Lesja Smolich. Zawodniczka, dla której również będzie to kolejny sezon w Koszalinie. Reprezentantka Ukrainy ze znakomitym przeglądem pola odbiera koszulkę z rąk prezesa Romana Granosika. Przypomnę tylko po raz kolejny numer 57. Wielkie brawa dla niej, Lesja Smolich. Czas na kolejną zawodniczkę, czas na numer 71, a z tym numerem na plecach występować będzie Martyna Borysławska. Kolejna zawodniczka, która zdecydowała się na przedłużenie swojej umowy w Koszalinie. To dowód na to, że w Koszalinie gra się świetnie. Nie ma co się dziwić, dla takich kibiców grać chce każda piłkarka ręczna w naszym kraju. I jeszcze raz wielkie brawa dla niej z numerem 71, Martyna Borysławska. I czas na kolejną zawodniczkę z numerem 79. Na koszulce występować będzie Julia Andriczuk. Druga najskuteczniejsza zawodniczka naszej drużyny minionego sezonu. W karierze występowała m.in. w ligach tureckiej oraz greckiej. Tym razem jednak w dalszym ciągu w lidze polskiej, w dalszym ciągu w Koszalinie. Wielkie brawa dla niej, numer 79, Julia Andriczuk.
I czas teraz na kolejną bramkarkę, czas na kolejną nową twarz w naszej drużynie. Czas na numer 88, a z nim na plecach występować będzie Aleksandra Krebs. I również witamy w Koszalinie. Pomimo młodego wieku, a ma dopiero 27 lat, niezwykle doświadczona bramkarka, mająca na koncie występy w m.in. w ligach ukraińskiej, słowackiej czy też czeskiej. Czas na Polskę. Wielkie brawa dla niej. Witamy w Koszalinie Aleksandra Krebs. I czas teraz na ostatnią zawodniczkę w naszej układance. Czas na numer 91, a z nim na plecach występować będzie Daria Somionka. Wielkie brawa! Młoda zawodniczka, która w minionym sezonie występowała w pierwszoligowych rozgrywkach. Wraz z Hanną Rycharską tworzyć będzie duet obrotowych naszego zespołu. No, jak się od kogoś uczyć? To od Hanny Rycharskiej właśnie. Powitajmy ją w Koszalinie z numerem 91. Daria Somionka, wielkie brawa! No i skoro o nowych twarzach mowa, czas na pierwszą męską twarz naszego zespołu i nie będzie to prezes. Czas na nowego trenera. Powitajmy w Koszalinie naszego nowego szkoleniowca. Przed nami Adrian Struzik. Witamy w Koszalinie! Nowy szkoleniowiec naszej drużyny w roli pierwszego trenera prowadził przez wiele lat m.in. Pogoń Szczecin, z którą sięgał po wicemistrzostwo Polski, brązowy medal mistrzostw Polski. Był również finalistą Pucharu Polski oraz rozgrywek Challenge Cup. Pracował również w seniorskiej reprezentacji Polski, a teraz, panie trenerze, czas na Puchar Polski dla Koszalina. Wielkie brawa dla trenera. Witamy, Adrian Struzik! Szanowni Państwo, asystentem trenera Adriana Struzika będzie Waldemar Szafulski, którego nie ma dzisiaj z nami, ale spokojnie, w piłce ręcznej trenerzy tak często się nie zmieniają. A teraz czas na kolejną osobę, której no bardzo zazdroszczę. Najważniejsze dłonie w tym mieście, najważniejsze dłonie w tym klubie. Złote ręce Kamila, którego jak wypowiem nazwisko, to będę miał ciarki. Wow, to jest to! Kamil Duda! Tutaj również nazwisko zobowiązuje. No i szanowni Państwo, warto podkreślić również i powiedzieć o nieobecnych, a są to Dominik Bonisławski, statystyk, oraz Aleksandra Zienowicz, psycholog. A my, szanowni Państwo, tak, brawa, brawa dla nich. A my, szanowni Państwo, mamy taką prośbę. W tle utwór, który ma zmotywować nasze dziewczyny, aby już w czwartek sięgnęły po Puchar Polski, a tymczasem dziewczyny zaprezentują swoje numery na koszulkach. Czas dla fotoreporterów, czas dla Państwa. Oto one, oto biało-zielona duma Koszalina, oto młyny Stoisław Koszalin, sezon 2020-2021. Na co możemy liczyć w czwartek, panie trenerze? Nie tylko w czwartek. A kiedy jeszcze? W każdym meczu. Na pewno możecie Państwo liczyć na to, że będziemy walczyli do upadłego, że będziemy grali fajną piłkę ręczną, ciekawą dla oka, szybką, dynamiczną. I trzymajcie za nas kciuki, nawet jak nam czasami się noga powinie, to nas wtedy wspierajcie. Ja to do Was mocno apeluję, bo nie zawsze jest z górki, czasami jest i pod górkę, tak jak w życiu. Falowanie i spadanie, falowanie i spadanie. Mam nadzieję, że w czwartek będzie więcej tego falowania do góry, nie? Drodzy kibice, chyba na to liczymy. Chyba na to liczymy, a więc słuchajcie, mam pytanie. Kto wygra w czwartek? Kto? Kto? I szanowni Państwo, oto nasza drużyna, oto biało-zielona duma Koszalina. Dziewczyny, pokażcie jeszcze raz te koszulki. Panie prezesie, prezentacja pokazuje, że i zespół w dobrej atmosferze i kibice mocno nastawieni, także jest olbrzymie wsparcie do tego, żeby osiągać sukcesy w tym sezonie. No na pewno, tym bardziej, że no, obecna sytuacja, która jest, tak, pandemia spowodowała, że no, przez 5 miesięcy nie mieliśmy styczności ani z meczami, ani nie mieliśmy z kibicami, w związku z tym myślę, że wszyscy i zawodniczki, i klub, i kibice są siebie nawzajem stęsknieni, w związku z tym dlatego też taka jest, a nie inna atmosfera. Od wielkiego C, można powiedzieć, albo jeszcze większej nuty, zaczynacie nowy sezon, bowiem no, finał Pucharu Polski, od razu za chwilę startuje Liga.
Zatem to naprawdę kibice mają czego co oglądać na najbliższy czas. No na pewno tak, emocji na pewno nie zabraknie, no na dzień dobry, tak, to finał Pucharu Polski, gdzie gramy z naprawdę dobrą drużyną, Zagłębiem Lubin, to też jest na pewno jakaś tam gratka dla kibiców. No i za chwilę, tak jak pan redaktor powiedział, zaczyna się liga, gdzie terminarz no, jest taki, że no, od samej pierwszej kolejki będzie się naprawdę dużo działo w naszej lidze. Dzisiaj kibice zobaczyli też nowe twarze w zespole. Czy zarząd klubu jest zadowolony z pozyskanych zawodniczek i to będą takie zawodniczki, które będą tutaj pierwszoplanowymi zawodniczkami tego zespołu? Znaczy, zadowoleni jesteśmy, ponieważ my te zawodniczki już oglądaliśmy od dłuższego czasu. To nie jest tak, że my po dwóch, trzech tygodniach zdecydowaliśmy się na pozyskanie którejkolwiek zawodniczek. My te zawodniczki już prawie że od pół roku obserwowaliśmy i wiedzieliśmy, kogo nam potrzeba, na jakie pozycje i to był świadomy wybór. No, czy wszystkie będą pierwszoplanowymi postaciami w zespole? To już nie do mnie pytanie, tylko do sztabu szkoleniowego. No, ja bym chciał, żeby jak najwięcej tych nowych dziewczyn decydowało o obliczu zespołu. Panie trenerze, widać, że i atmosfera w zespole, i atmosfera tutaj kibiców przy prezentacji pokazuje, że wsparcie jest. No to chyba takie motywujące do nowego sezonu. Atmosfera buduje wyniki. Jestem zwolennikiem tej tezy, że właśnie trzeba mieć najpierw dobrą atmosferę, a później pojawia się wynik, a nie odwrotnie, czyli że wynik buduje atmosferę. Jeśli tak, to się może nad tym zawieść, nad tym, mówiąc kolokwialnie, przejechać. Cieszy, że właśnie tak jest, że kibice nas tak przywitali i myślę, że przyszli licznie, żeby zobaczyć nasz nowy zespół. Panie trenerze, tak nietypowy początek sezonu, można powiedzieć, bo właściwie finał Pucharu Polski to od razu jest takie mocne uderzenie, od razu takiego wielkiego meczu na dzień dobry, rozpoczęcie sezonu, to chyba naprawdę mocna sprawa. No na pewno pandemia spowodowała, że nie można było tego Pucharu Polski dokończyć w zeszłym sezonie. Kto inny do tego finału doprowadził ten zespół? Anita Unijat zrobiła dobrą robotę, to jej główna zasługa, że ten zespół jest w finale. No mi przyszło z racji tego, że jest ta pandemia i mecz został przełożony, poprowadzić zespół w finale. Na ten temat już rozmawialiśmy, na pewno no, będę się starał i mam nadzieję, że Anita będzie na tym finale, starał się, żeby zespół Koszaliński zdobył Puchar Polski. No właśnie po ostatnich meczach turniejowych, no tak różnie to tam bywało, raz był turniej, raz go nie było. Jest pan zadowolony z etapu przygotowań? Tak, zważywszy na czas, właśnie znowu się powtórzę, no ten okres pandemii powoduje, że nie możemy rozegrać tych spotkań więcej. Tak udało nam się tych rozegrać 7. Wypełniły to zadanie, które przed zespołem, oczekiwałem przed tymi grami kontrolnymi, że zobaczę zespół w prawdziwym boju meczowym i to zostało osiągnięte. Ten mecz jest nietypowy, ponieważ nim zakończymy poprzedni i rozpoczynamy nowy sezon. Jest bardzo ważnym meczem. Nie zapominamy o dziewczynach, które grały w zeszłym sezonie i o trenerce. To dzięki nim też jesteśmy w tym pucharze. Bardzo ważny mecz dla nas, ale jesteśmy przygotowani fizycznie i mentalnie. Patrząc tutaj podczas prezentacji, naprawdę atmosfera jest niezła, jeżeli chodzi o zespół, o kibiców, także chyba jest wsparcie do tego, żeby walczyć w tym sezonie. Tak, atmosfera jest naprawdę ekstra. Jesteśmy tak zadowolone, przychodzimy szczęśliwie na każdy trening i miejmy nadzieję, że to wszystko w czwartek wyjdzie na plus. Za nami prezentacja Młynów Stoisław Koszalin. Zespół już bardzo mocno przygotowuje się do meczu finałowego Pucharu Polski z Zagłębiem Lubin. To spotkanie, przypomnę, w Gnieźnie, a zaraz po nim rozpoczynamy nowy sezon w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Nasza drużyna, no cóż, pierwsze swoje spotkanie będzie rozgrywać się na wyjazdach, ale później miejmy nadzieję, że już przynajmniej częściowo otwartych trybunach będzie można dopingować nasze zawodniczki w walce o tytuł mistrzyni Polski. Także wielkimi krokami zbliża się nowy sezon w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. Gwardia Koszalin również mocno się przygotowuje do tych zmagań, ale zanim to nastąpi, najpierw memoriał tutaj w Koszalinie Filipa Potocznika, Bartosza Bigdy i Mariusza Wnuka. Ten turniej mocno tradycyjnie obsadzony i liczymy też na udane występy Gwardii Koszalin. To wszystko będziemy Państwu oczywiście prezentować w kolejnych wydaniach magazynu Ekstraklasa. A dzisiaj to już wszystko. Do Państwa Ekstraklasy poprowadził Paweł Leśny. Do zobaczenia.